Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu, w którym to pokażę Wam, jak odebrać airdropa od Fortis Oekonomia i przyznane tokeny FOT. Aby odebrać tokeny FOT, należy wejść na stronę Fortis Oekonomia Space. Oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie tego filmu. Ale na początek sprawdźmy, jakie należało spełnić kryteria, aby otrzymać airdrop FOT. Mianowicie, airdrop ten został przyznany osobom, które stake'owały Juno i Atom na swoim portfelu Kepler. Snapshoty, migawki były robione odpowiednio 15 i 14 grudnia ubiegłego roku. Dla stakerów Juno możliwość odbioru Atoma FOT jest od 28 marca. Dla stakerów Atom będzie możliwość odebrania airdropa od 14 kwietnia. Dodatkowo airdropa otrzymały osoby, które brały udział w głosowaniach na Osmosis Zone i na Juno Swapie. Wracamy do strony Fortis Oekonomia Space. Tutaj tradycyjnie łączymy się ze swoim portfelem Kepler i na początek musimy sobie dodać sieć, dodać token FOT do swojej sieci Juno. Wchodzimy w portfel Kepler, wybieramy Juno, klikając trzy kreseczki mamy możliwość dodania adresu kontraktu nowego tokena. Ja ten adres umieszczę w opisie tego filmu, wkleicie go sobie tutaj w to miejsce, dacie submit i token FOT pojawi się Wam w Waszym portfelu Kepler na sieci Juno. Przechodzimy teraz do możliwości odebrania airdropów. Pierwszy airdrop możemy odebrać za głosowanie. Tak jak mówiłem, na Juno proposal, jeżeli ktoś głosował w 14 głosowaniu, pojawi mu się tutaj możliwość odebrania jednego FOTA. Będzie też możliwość odebrania jednego FOTA za głosowanie na Juno przy głosowaniu numer 16. Ja jeszcze tutaj nie pamiętam, czy to już robiłem, czy nie. Zobaczymy. Kolejnym airdropem do odebrania jest airdrop przyznany osobom, które stake'owały Juno. I tutaj mamy do odebrania 220 tokenów FOT. Podzielone one są na 20 tygodni i każdego tygodnia odbieramy 5% FOT. Ja się na to nie załapałem, ale jeżeli ktoś z Was się załapał, wchodząc na tą stronę, klika po prostu claim, zatwierdza transakcję. Mi tutaj wyskoczy oczywiście błąd, a Wam będą przyznawane tokeny FOT. No. I co możemy z takimi tokenami FOT zrobić? Możemy je zamienić, a raczej spalić na token BFOT. Jeden FOT za jednego FOTA otrzymamy 10 BFOTów. Ja już to sobie zrobiłem za tego jednego FOTA, którego otrzymałem. Zamieniłem na BFOTA, spaliłem go na BFOTA. Na 10 BFOTów. I teraz możemy sprawdzić sobie wartość tego BFOTa na platformie Uniswap. Gdy połączymy się z naszym portfelem, tutaj mamy możliwość sprawdzenia zamiany BFOTów na przykład na UST. I mamy tutaj podaną cenę. Obecnie jeden BFOT jest warty 5,34 dolara. Czyli za 2220 BFOTów otrzymamy bagatela 11,5 tysiąca dolarów. Oczywiście należy pamiętać, że ta cena jest zmienna. Jeszcze kilka dni temu, kiedy ten airdrop się pojawił, była możliwość odebrania FOTA i zamiany go na BFOTA, jego wartość była na początku 1,5, a później 2,5 dolara. Więc ta cena też może ulec zmianie.
w jedną, jak i w drugą oczywiście stronę. Wracając do możliwości odebrania airdropa, przypominam, odbieramy po 5% FOTA, czyli 11,1 FOTA co tydzień przez najbliższe 20 tygodni. I jeżeli już tutaj zdecydujemy się na zamianę FOTA na BIFOTA, to następnym krokiem, który możemy dokonać, przechodzimy do Grant Module i zamieniamy naszego BIFOTA na GFOTA. Jeżeli tu mamy dostępne, ja tutaj nie mam teraz dostępnych, ale tu jest możliwość zamiany i to, że zamienimy sobie na GFOTA, daje nam możliwość wrzucenia go w staking. Tutaj jest bardzo wysoki procent. Teraz już jest mały, ale było ponad 3,5%, jak ja to robiłem. Teraz jest 2623%, czyli dziennie otrzymujemy 7% GFOTA. Naliczony nam jest token FOT i tutaj mamy możliwość oczywiście odebrania go i możemy jeszcze raz przejść tam, tą samą drogę, aby dorzucić tutaj do stakingu, bądź też zamienić naszego otrzymanego FOTA na BIFOTA, a później na przykład na Stable Coina. Wczoraj, to jest 31 marca, pojawił się Stable Coin na tej platformie. GFOTA możemy sobie zamienić na SFOTA i dodać do puli płynności tutaj na platformie. Jeszcze tego nie robiłem, ale na pewno jak tylko odbiorę naliczone GFOTY, kwoty, to sobie tutaj wrzucę i zobaczymy, jak ta platforma będzie się spisywać. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o airdrop od Fortis Economia. Dajcie znać w komentarzu, ile tokenów udało się Wam otrzymać, czy w ogóle zakwalifikowaliście się do odbioru tego airdropa od ekosystemu Osmosis. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał się Wam ten film, jeżeli chcecie więcej takich filmów i do zobaczenia w następnym nagraniu. I oczywiście pamiętajcie, że w czwartek o godzinie 20.05 na fanpage'u Fundamentalni webinar, gdzie poruszamy również te tematy, ale także tematy związane z Forexem, z surowcami, z budowaniem marki osobistej w social media, z wideomarketingiem. Także serdecznie zapraszam Was też w czwartki na nasz fanpage. Cześć!